Teraz się ładnie zacznie. Ale to się naprawdę bardzo ładnie zacznie, bo ja po prostu nie mam kart. Zwykłych. Ja mam strasznie abstrakcyjne karty. Mogę ci powiedzieć, że mam zero potworów w ręce aktualnie. O, to ja jestem lepszy. Dobra, to nie mogę ci pozwolić być lepszy. Tylko nie mogę ich... No nie, znowu to... Znowu! Powiedziałeś... No nie, znowu to! Znowu! No pewnie, że znowu. Ja to sobie zaraz z tym poradzę, spokojnie. To zrobisz dokładnie to samo, co ja. No wiesz, to jest najciekawsze, że nadal nie miałem Monster Reborna. Grając z tobą. Jestem ciekaw, jakby się grało 2 na 2. O, teraz wybrałem karty, które chcę do odmiany i się uda. A jak ci, czy to zrobiłeś? Pokliknąłeś po prostu po kolei? Nie, powybierałem, jakie mogę wyrzucić. Monster Reborn! Jakbyś był bardzo zaciekły, to byś takie 2 czy 3 laserki sobie przygotował. Nie mogę. Czemu? Limit. Oj, dlaczego jest limit? Nie możesz na no rule, totalnie no rule grać, bo byś nie był w stanie zagrać w tą grę na no rule, no rule. Tam, dobra. Niestety nic zrobić nie mogę obecnie, więc... Nie martw się, jesteśmy w tej samej sytuacji. A wiesz co jest najgorsze w twoim wypadku, że ja tą kartę zyskuję wirus kanona po tej turze. Ciekawe. Będę mógł jej użyć drugi raz. A nie wiem, czy możesz. Jakby to była karta, która na polu, to tak sobie zrobimy. Aha, bo to było. No to było. Kiedy Inazuma? Na razie Inazuma nie ma, moi drodzy. Vlogi z wakacji przy okazji. Znowu mi psujesz karty, złodzieju jeden. Psuje mi cały czas karty, no co za człowiek. A, ta karta jest bezużyteczna. Dobra, na razie nic nie mogę zrobić specjalnego. W sumie mógłbym. W sumie mogłbym coś zrobić. No dobra, no na razie odkryjmy to. O, chyba wybierzesz właśnie. No co, muszę mieć jakąś przewagę jakąkolwiek. Nawet nie jesteś w stanie się obronić. Widzę, że to karty magiczne. I na zupki teraz. Odnośnie tego wirus kanona, jeżeli mam na przykład 9, to już nie możesz go aktywować chyba. A co, masz 9? Nie no, ale jakbym miał. Więc tak można to ominąć. O, czekaj, dlaczego ja mam mniej życia? Już trzeba to zmienić, pięknie. Tyle. Co ty zrobiłeś właśnie? Zwiększyłem sobie 2000. Ale za co ty sobie zwiększyłeś 2000? Kto ci pozwolił tak zwiększyć 2000? No ty masz, swoim atakiem. Teraz masz więcej HP ode mnie, jeszcze masz kartę pułapkę, co za człowiek. Dobra, teraz sobie tu powybieram, co mi trzeba. No nie wierzę, znowu cofnie tą kartę. No nie, nie wybrałem tych kart, które chciałem, no ale nic. Jak jeszcze... to nie wybrałeś? Dałeś sobie Hard Future, kurczę. Ta karta jest mocniejsza niż moja karta. Ale nie teraz wziąłeś... mam teraz aktywuję bardzo ciekawą kartę. A, nie moja kolej. No nie, no nie użyjesz tej na razie bardzo ciekawej karty. Jeszcze nie widziałeś takiej karty. Ja to mi powróciło, więc aktywujemy. Uh-huh. Natomiast mi chodziło o tą kartę. Widziałem już ją. Nie o to chodzi. Zaraz, tylko sobie tu policzę poziom. Poza tym twój potwór zaraz zostanie unicestwiony, więc wiesz, od czego ten poziom niby zależy w tej karcie? Zobacz, jedno przywołanie 1000, 2000. O, ta karta. Zobaczę. To, teraz możesz przyzwać jakiekolwiek, chcesz dwa potwory, tak? Ale to z ręki. Muszą być takie. Teraz same... akurat będzie pozycja ataku, nie, pozycja obrony. Dobra, zobaczę jak ten efekt działa. Może być bardzo ciekawa karta, najciekawsza ze wszystkich, ale... A co, jak ci popsuje ten efekt? No to będzie gorzej. Lepiej, żeby zobaczyć, jak on działa. Możesz mnie zaatakować. Chcesz, żeby wpadł w pławkę dosłownie, tak? Nie, po prostu ta karta tak działa. Wzmacnia ją, ale nie krzywdzi ciebie. No to jest... Kurczę, to jest wampir koala w takim razie. Ja pierdolę. O nie, już wiem, co to za karta. Za każdą pokonaną kartę to wzmacnia...
A wiesz co? Nie ta, którą widziałeś. Zniszczyłeś mi karty magiczne, no to ja też ci zniszczę. Co nieco. O nie. Wszystkie poszły. Ach, miałem dobry plan. Miałeś. Ale już nie masz. Oszukałeś mnie, zadaję to obrażenia. No, tego nie wiedziałem. Trudno się mówi. Chcę zobaczyć, jak to dokładnie działa. Zobaczmy, co zrobisz. Ja w międzyczasie przyniosę sobie wodę, ty sobie rób. No dobrze, to ja się więc przygotowuję. Mówię to również dla tej jednej osoby, która tu jest na streamie. Każdego czasu, gdy ta karta zniszczy przeciwnego potwora, jest wysłana na cmentarz, skutkuje to tym, że zwiększa atak o 700 punktów. Mam nadzieję, że nie w cmentarzu, tylko cały czas jest na polu, dlatego sobie zamienimy. I od razu cichaczem zaatakujemy tą kartę. Zaraz się dowiemy, co tam Igo planuje. Jak może się z tym mierzyć? Ogólnie ta karta jest bardzo dobra. 100. Bym mógł przyzwać. Więc powróciłem z powrotem z zaświatów. Co ty tu zrobiłeś? Zaatakowałem ci. Aha, jesteś bardzo niemiłym człowiekiem. Trzeba to chyba wtedy robić to. Chyba tak działa ten efekt. Ej. A, bo nie została ta karta zniszczona. Nie, po prostu jestem ciekawy, czy będzie działał tak jak potwór Orichalcos, że będzie wracał na pole. Ale może być też tak, że będzie w cmentarzu, a później jak będę kolejny raz go przywołał, już będzie mocniejszy. Może ten efekt odkryć. A ja mam ochotę ci znegować efekt potwora Orichalcos zaraz. No to nie jest Orichalcos akurat ten. Nie, to nie jest Orichalcos, to jest zwykła, nieskończona ta MS. Nie wiem, czy to jest MS. Nie wiem, czy to jest nieskończone, czy zaraz spadnie po jednym ataku na cmentarz. A, to się dowiesz. Aha, że tak, no to chyba... Natomiast tutaj... Co? Czemu to nie działa? What? A, ta karta jest dobra. Nie, żartuję, po prostu... A dobra, aktywuję sobie tak to. Spróbuję wzmocnić ją sobie i nie wiem, co się teraz stanie. Nie no, ona powinna zniknąć, no właśnie. Dobra, znika. Czekaj. Zaraz, ja jeszcze sobie zobaczę, dlaczego mi ona zniknęła, się nie utrzymała na polu. Jeszcze wyjaśniam, bo ten twój kunaj powoduje tylko to, że zmieniasz mi w pozycję, a mój main interbug polega na tym, że po odkryciu zakrytej karty aktywuje się efekt, a ty tylko zmieniasz pozycję potwora. Nie, chodziło mi o tą kartę ostatnią, co miałem, bo tu zawsze jak ta karta jest zniszczona, jeszcze raz, zawsze i wysłana na cmentarz zwiększa atak i właśnie nie wiem. No dobra, no zobacz sobie, co teraz robiłem. Zawsze wysłana na cmentarz zwiększa atak. Czyli co, kiedy ta karta zostaje zniszczona przez potwora i wysłana na cmentarz, w rezultacie bitwy dostaje 700 ataku. A to, no nie właśnie, było myślałem, rezultat... że a to nie jest rezultat myślałem, bitwy. Że... To nie jest rezultat bitwy, tylko efekt potwora. A, no dobra. Ale zastanawiam się wtedy, czy by została na polu, czy nie, bo równie dobrze mogłaby spać, tylko gorzej byłoby ją wykorzystać. Ona chyba spada, mi się wydaje. To niemożliwe, że była niezniszczalna. To jest siódmy poziom tylko. No to dobrze, Orichalcos czwarty. Aktywuję kartę. Zapraszamy. To jest bardzo ciekawe. W twoim przypadku to średnio użyteczna karta, bo masz tyle potworów, że ho, ho, ho. Chociaż nie, może po ostatnich pojedynkach zwiększyłeś ilość potworów, ja nie wiem. No, tak, i to ogromnie. To dobrze. Ale nic nie mogę zrobić nadal. Powiem ci, że nie jestem w dobrej, lepszej sytuacji od ciebie, ale wiesz co, i tak mam zamiar zadać ci obrażenia. A to dlatego, że mogę wykorzystać efekt karty, która mnie ratuje.
I tak mam kartę, którą ci nie mogę atakować, więc zaatakuję cię. Ale no niestety już mi się to nie powodzi. Już jest 1500 obrony. Zredukowałem sobie moje obrażenia do takich poziomów. Znowu będziesz miał jakiś głupi potwór, który powoduje różnicę pomiędzy mną a tobą. Nie wiem, coś tam mam. Mam jedną kartę, której nie testowałem i nie wiem do końca jak działa, to sobie zobaczymy. Ale to jest typ karty, której ty używasz, więc może się uda. Ja używam. Masz kartę, którą używałem na tobie? Tak, wielokrotnie. Zaraz zobaczysz, jaka to karta. Zobaczmy. Czemu nie mam tego poziomu? Czemu nie mam tego poziomu? Wziąłem dwójki, nie! A ja trójek nie mam. Dobra. Ciekawi mnie, jak to działa. A mogę tylko tą kartę aktywować, a dlaczego tamtej nie mogę? Zależy, co ty chcesz aktywować. Nie wiem, jaką ty masz kartę. A dobra, widzę. Inny efekt. Dobra, tą kartę aktywuję sobie. Bardzo ciekawa. Co jest? Aktywujesz kartę, kiedy pomiędzy... Przeciwnikami jest więcej niż 8... Ile? Więcej niż 8000, no. Upierdliwa karta. Ale bardzo przydatna. Zmniejszyłeś mi do 3000 HP, moje biedne. Oddawaj moje życie! Ale już! Oddawaj mi moje życie! Masz mi oddać życie! Zobaczę, czy to tak zadziała. Tak, zadziała to tak. Zaraz. O tą kartę wybieram. A nie mogę. A co? Możesz atakować przecież. Zaraz, mogę sobie wybrać potwory. A dlaczego? Jak możesz wybrać sobie potwory? A, bo pewnie ten efekt mi zadziałał. Dobra, sobie wybieram tą kartę. I co? Ty musisz wejść do fazy bitwy, chyba mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Ja nie byłem w fazie bitwy, dziwne. Ale nie, bo to mi... A dobra, już... Chciałem po prostu skopiować twoją kosteczkę. Ale to efekty ci nie skopiuje! Ała. Nie, tylko się dziwię... Oj, przesadziłem trochę, ale dobra, nie dobiję cię tak szybko. Trudno, nie ma znaczenia, mam już przygotowaną kontrę. Niech w końcu przyjdzie do mnie ta karta, chcę ją! Dobra, masz za swoje! Przyszło w końcu! O nie, dobra. Tym razem wybiorę karty, które chcę wyrzucić. W końcu. Okay. Zawsze możemy się umówić, że możemy grać bez wirus kanona, bo za dużo kart się traci. No właśnie, możemy się umówić. Ja go już od dawna nie mam w talii. Tak ci zdradzę. Dzięki tej karcie mogę ci bardzo szybko skrócić z życie swoje, nawet jeśli masz więcej naprawienia. To sobie jeszcze wyrzucę. To sobie jeszcze wyrzucę. Jeszcze mi brakuje. Dlaczego nie mam napisane, ile jeszcze mam wybrać? No bo ta karta jest zbugowana. Dobra. No nie. Poza tym ta karta jest bardzo stara. Jeszcze to wybiorę. Co jeszcze mogę wybrać? Mistrzu, wszystko tracisz. Już tam... Talii nie ma nowej karty specjalne, nie? Już tam. Dobra. Ale wiesz jaki jest plus? Daje ci większą szansę zdobycia potwora dzięki mnie. Wyrzucę wszystkie efekty. Rajkeki. Monster Reborn. A co to za karta? A co to ma być? Możesz... Wybierasz w jednej turze i ty kontrolujesz potwora? To ma być za karta Reflect Energy. O, ty cwaniaku jeden. Bywają dobre. No i co ja mam ci zrobić z tym copyhatem? Zostawić go. Nie wiem. Jak myślisz, jaki efekt dostanę? Dwójka! Ha ha! Aha. Czekaj, ty nie straciłeś życia. Nie. Widzisz, dostałem dwójkę, czyli że dobieram kartę. Dobra. Szóstka tylko niszczy tą kartę. Ja grałem tak, na ryzyko. Dobra. Piątka niszczy jedną kartę z pola. Widzisz, ta kostka jest opłacalna. Ryzykowna, ale opłacalna.
bo dzięki niej mam zwycięstwo pewniejsze. Chociaż i tak mam mniej punktów życia od ciebie, co mi trochę przeszkadza. Dobra, na razie nic nie robię. Jeszcze czekam nic nie na coś lepszego. Jeszcze nic nie robisz. Nie mam nic dobrego, a nie będę cię atakował. Chociaż mogę tu jedną zniszczyć kartę. Pewnie tak, mówisz o muru goblińskim. Tak, nie przyda ci się. Zgadzam się, nie przyda mi się. Zaraz zobaczysz specjalną taktykę. O nie! Nie! Mur goblinski, jak mogłem! Poszło. Szybko, łatwo. Łatwo poszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. No pewnie, że tak. Dobra, niszczę ci... Za to, że mi nie dałeś HP! O! Nie wiem, czy dobrą kartę wybrałeś, ale dobra. Dobra, nie byłbym w stanie mogę sprawdzać trochę problemu. Uwierz mi, że nie byłbym w stanie jej zniszczyć w tej chwili. Nie, to ale... jest to oryginalny atak, więc możesz swój zmniejszyć specjalnie, żeby ją zlikwidować. No i szóstka! Najczęściej ci się losuje. Prawie zawsze. No to jest oszustwo, bo masz jedną szóstą szans na to, że ci rzuci. A to rzuca, kurczę, tak jakby było 50% szans albo 70%. To wygląda tak, jakby nie było losowe, tylko ustalone. Ustawione. Dobra, możesz... Wybierzesz sobie coś, ja też sobie wybiorę. Nie mam jakoś ciekawych kart aktualnie. O. Dobra, laserka sobie wezmę. Laserka sobie weźmiesz? Czemu laserka sobie wziąłeś? Dobra, no wezmę coś, co może mi pomóc. To mi nic nie daje. Dobra. No, zalecam tą... No właśnie tą ci zalecałem kartę, w twoim przypadku użyteczna. No właśnie, to nie jest taka użyteczna, bo to mi daje... To mi daje połowę... ataku twojego HP. Czyli prawie nic. Poza... W sensie w moim przypadku to i tak nie ma na razie znaczenia. Ty nie miałeś żadnej magicznej... Nie miałeś żadnej magicznej karty, szkoda trochę. No nie było, haha, dobra. Ja dalej tu kontynuuję. O, nie atakuje. A ciekawe. Mam atakować? Nie, nie musisz. Może okazać się, że zaraz dostaniesz damage. Dobra, nie ma znaczenia, co tu się teraz wydarzyło. Czy jak ja specjalnie przyzywam, to mogę go ustawić w pozycję obronną? Możesz, jeżeli nie napisane, że konkretnie w ataku. Aha. Mówię. O, na przykład tak. No właśnie o to mi chodziło. Ciekawi mnie, czy jak mi zostanie jeden, to nie działa. No, ale co? Znaczy, nie by działa, ale masz zero, bo połowy jedynki to tu nie ma. No wtedy po prostu efekt ci nie działa w ogóle. No. No chyba, że ci się popsuje i da jeden, ale nie wiem właśnie. Bo to jakby komputer myślał. No, Zazwyczaj zaokrągla dla twojej korzyści. Jeśli komputer zaokrągla, jeśli to działa jak w kalkulatorze, to jest zero. No dobra, nie wiem, czy chcesz, żebym cię atakował. Rób co chcesz. Mam nadzieję, że mnie nie wykończy. Dobra. No chyba, że dostaję to obrażenie, ale nie. No nie wykończysz. O, to taki mur. O, jestem za słaby na niego. No, masz troszeczkę dużo niebezpiecznych kart, więc wiesz. Wolałbym nie mieć. Muru głową nie przebijesz. Mówisz? Mógłbym nową kartę przyzwać. Ta nowa karta mogłaby być bardzo ciekawa i czemu nie? Ale za to głowę możesz murem przebić. O. Nie mogę cię zaatakować bezpośrednio, ale... Czekaj, what? To jest bardzo mocna karta w tej chwili. Ogólnie rzecz biorąc... sobie z nią poradzę. Ogólnie rzecz biorąc, ty masz tu magiczne cylindry, wyrzuciłeś magiczny cylindr, Janusz. Jeden. To mi się tak, musisz średnio mi na się to zważyć. Średnio mi się to podoba. Co prawda nie muszę ich aktywować, ale pewności nie masz. A wiesz co, zaraz zobaczymy, czy pewności nie mam. Zaryzykuję.
Zobaczymy, czy u ciebie ten koala działa. Czekaj. To nie koala co? Tym atakujesz, nie wiem. Dobra, to powiedzmy, że aktywuję. Elo, witaj, Todor, siemaneczko. No i czemu to nie działa? What? Ale zepsute to jest, ta karta powinna zadziałać. Aha, to nie działa w tej duży szkoda.